Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki szybki unboxing słuchawek dousznych niemieckiej firmy Sennheiser. Jest to dokładnie model MX-170, czyli chyba taki najniższy, a zarazem najtańszy model słuchawek dousznych w ofercie tego producenta. Sennheiser Street, bo tak właśnie nazywa się linia tych słuchawek, jest kierowana dla osób młodych, lubiących słuchać muzyki na swoich urządzeniach przenośnych. Z racji tego, że nie jestem już osobą młodą, znalazłem nieco inne zastosowanie dla tego modelu. Otóż ostatnio chodzi mi po głowie nagrania jakiegoś gameplaya i wrzucenia go na mój kanał YouTube, tak aby urozmaicić trochę materiały wideo. Niestety na co dzień pracuję na głośnikach, które mi to uniemożliwiają, ponieważ zewnętrzny mikrofon, którym nagrywam swój komentarz, zbiera również tło, dlatego postanowiłem właśnie zakupić sobie takie oto słuchawki. Wybór padł na model MX-170, ponieważ głównym założeniem była niska cena, a dodatkowo wysoka renoma tej marki oraz pozytywne komentarze w internecie sprawiły, że wybrałem właśnie ten model. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to myślę, że niczym szczególnym ona się tutaj nie wyróżnia i podobne parametry znajdziemy w większości słuchawek tego typu. Pasmo przenoszenia mieści się tutaj w przedziale od 22 do 20 tysięcy Hz, skuteczność to 109 dB, a impedancja wynosi 32 ohmy. W opakowaniu poza samymi słuchawkami dostajemy również dwie nakładki wykonane z pianki, które dodatkowo zwiększą nam komfort ich użytkowania. Natomiast same słuchawki sprawiają wrażenie dość dobrze wykonanych, gdzie mamy tutaj dwa rodzaje plastiku. W większości jest to czarny mat, natomiast tutaj na tej wierzchniej części mamy taki element wykonany z nieco bardziej błyszczącego tworzywa. Obie słuchawki posiadają oznaczenie lewa-prawa oraz tutaj z tej strony niewielkie logo firmy Sennheiser. Całość jest oczywiście osadzona na czarnym przewodzie o długości 1,2 m, zakończonym tutaj jackiem 3,5 mm z wtyczką kątową. Jak na razie nie mam żadnych uwag co do tego produktu, chociaż uważam, że producent powinien tutaj zastosować nieco szerszą gamę kolorystyczną. No niestety te słuchawki możemy dostać tylko i wyłącznie w kolorze czarnym, który jest dość uniwersalny, no ale jednak ja bym był bardziej usatysfakcjonowany tym zakupem, gdyby udało mi się je dostać w kolorze białym bądź też zielonym. Jako że słuchawki są z dość niskiej półki cenowej, to moje oczekiwania nie są zbyt wygórowane. Natomiast jeżeli Wy chcielibyście się dowiedzieć, jak słuchawki sprawdzają się w praktyce, to piszcie pod filmem w komentarzach, a ja postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.